Cześć wszystkim, Papa z Klukiria, tu go dzień 61 dzień. 61. I w tym dniu zrobię to, na co wszyscy czekają od paru dni. Zrobię jasny ten blat na biało, gdzie jest biały. Tutaj. Mamy śnieg, to niech na blacie też będzie śnieg. Okej. Jakieś nowe naklejki są, nie? Jedną naklejkę dzisiaj skończymy, którą robimy od 2 dni. Okej. Jeśli chodzi o losowanie koła, no to na razie odpuszczam i wybieram samemu. Do wrócenia do losowania kołem jeszcze wrócimy. Mighty Marinara, czyli dodatkowe gwiazdki u klientów. Kuponik kupiony. Wydamy go Koper. Tak na niego spojrzałem, to niech ma. Jeszcze robimy tą... No właśnie. No właśnie o tej naklejce myślałem, że robimy tą naklejkę z wydaniem 10 kuponów. Właśnie to był 10. Okej, i tutaj ktoś ma prezent? Nie. Jakbym miał prezent, to bym tutaj go zobaczył i wziął. Dobrze, to teraz tak. 233 punkty. I rank 33 będzie zdobyty. Go. O, Chester. Dasher Slash. Co ciekawe, Chester jest w stroju zupełnie... Znaczy, ja go w takim stroju kojarzę, jak na Halloween przychodził. On w takim stroju przyszedł normalnie na święta. No dobrze, niech będzie. Może być jeleniem. Jeleń. Dasher. Okej, soczek Dasher. I teraz tak. Wieprzowinka. I teraz Dasher. Aha, Dasher jest na Christmas. Nie ma sprawy. Nie zrobiłem miejsca, miałem sobie zamówienia specjalnego. Chciałem od razu z shake'em się zająć i teraz mogę zrobić mięso do tego. No właśnie, nie zdążyłem zrobić dwóch, bo zadzwonił dzwoneczek, więc ja już to teraz zrobię, jak już się nimi zainteresowałem. I potem zaczniemy zamówienie telefoniczne. Okej, okay, tutaj Koper, który dostał kuponik, 10 od nas, zamówił mięso podstawowe. To mięso, na którym mieliśmy tutorial. Panierka tak. I teraz tutaj. Oj. Czyli jeszcze raz. Mandaryna. Jeszcze raz. Pomarańcze to jest. Okej, nie było klienta? Nie, bo jakby miał być klient. Za wcześnie. Okej, jeszcze raz. Okej, jeszcze raz. Tutaj jeszcze raz. Wygodnie usiąść i te gwiazdki trafić. Od razu to mięso przyspieszymy, siach. Jest Santa i jeszcze nam przynosi zamówienie specjalne. W sumie on jest Święty Mikołaj i prezenty rozdaje, to jest dla nas prezent. Za dobrze wykonane zadanie, nie? Mianowicie wydanie mu porządnie i na czas. A mięsko. I burgerka. Okej, okay, ja tu jeszcze się pomęczę z tym sokiem.
No jeszcze nie mogę trafić tego. Nie, wyrzuć to. Albo gwiazdka, albo wcale. I patrzcie to, teraz trafię za tym. No i jest. I teraz tak. Myślę, że mogę zrobić wszystkie zamówienia, jakie są dostępne, a potem będę je wydawał. Znaczy w sumie pierwsze i drugie zrobimy, a potem pierwsze, drugie, trzecie. A potem możemy robić jak leci. I co, podoba wam się, że w końcu zmieniłem kolor blatu? No w sumie ja to powtarzałem od paru dni i nie zmieniałem tego, bo się zapomniało. A teraz jak zmieniłem, no to wszystko jest tak jak trzeba. Jednak wydałem zamówienie odruchowe. Może będzie perfekt. Dokładnie. Chester perfekcyjnie przywitany. Następne mięso dla Santa. Przyszedł Skip Up. Skip. Wszyscy dashery zamawiają. Trzecia osoba co dashera zamawia. Wiem, że to chodzi o lubienie jakiegoś święta, ale... No, trzecia osoba dashera zamówiła. I teraz będzie czwarta osoba tego dashera. Tutaj. To jest koper. Jak już tu mi dzwoni, to zrobimy drugiego dashera. Dla Santa. I tyle. Okej, sosu szukam tego a propos. Okej, nie wiem, czy jest na środeczku. Liczę, że tak. Nie będę tego poprawiał, bo nawet nie wiem. Pomidorek. Powinien być na środku. A sos był z drugiej strony. Ja nie wiem, chyba nie będzie na środku. Na serio, trochę widać różnicy, nie? Jeden na środku, drugi nie. Jak tam koper? No właśnie. I pomidorek. I w sumie od pomidorka się zaczęło te nie środki. Oj. Okej. Nasza hopę zamówi to, co mamy. Czyli Mighty Marinara. Czyli już dasherów nie będzie więcej. Ale ciekawą nazwę wymyślili. Dasher. Doktor Dasher. Okej, Śnieżka. Wiecie, jest ten. Tak. Okej. Na razie nie mają mięsa w grillu, jak cooker. To nie trzeba tam zaglądać. Listki. To nie wiem, co to jest, salami. Surówka. I koniec zamówienia. I tu będzie perfekt. Patrzcie. Patrzcie na perfekt. A dobra, nie. Od następnego zamówienia będę robił ciągiem. Jak to doszło do tego, że Skip to dostał? Jakim cudem Skip to dostał? Spojrzałem, że furtka tam idzie, jak już poszła. Okej, trzeba mięso przyspieszyć. Chciałem nie mieć takich wpadek, a mam jeszcze je. I w sumie tego shakera nie potrzebuję. Ale źle. Arbuz dasher. No
No. Jeszcze teraz wszystko psuje mi się. Okej, Śnieżka, jeszcze raz. Teraz jakby to z boku było, a nie na środku, to by było fatalnie. Jak oni to w ogóle opisali? 0%, bo to nic się nie zgadzało. Nawet nic nie zapłacił, 40 punktów chociaż dał. Tego nie było w zamówieniu, to źle. Nic nawet nie pasowało do zamówienia Skipa i Santa. Ale dobra, niech będzie. Ja tego dnia nie będę wam usuwał i robił go od nowa, nie. Jak się coś popsuje, to trzeba to znieść. Okej, chyba nie było tam żadnych nieścisłości, nie? Przy tym zamówieniu. I teraz tutaj trzeba szybko z tego shakera zrobić. Już nic, to zaraz wstawię i będziemy potem wszystkie trzy zamówienia po kolei wydawać. Sznicel. A w ogóle napiszcie, jak wam się podobają takie dni, w których klient opuszcza ręce na dół, a nie do góry. Czy macie wtedy uba? Czy jednak się trochę załamujecie? Tak jak on, Santa. Nawet 100% nie wyszło. Chyba przy tamtym zamówieniu 100% bym miał. Blazing Beef. Okej, teraz tak. Miał to. Ja tu wstawię w sumie shake'a. Piwko i lemoniada. I co, pierwszy serek był, nie? Tak, serek. Potem sos. Trochę już nie pamiętam tego zamówienia. Teraz była papryka, potem był pomidor. Nie, odwrotnie. Pierwszy pomidor, potem papryka. Ej, ile tych pomidorów? No dobra. I tak za to zamówienie mogę znieść te złe punkty. Za pomidory za dużo. Zapamiętało moje kliknięcie i policzyło 3 razy. Czyli o 2 za dużo. No i jest trochę zabawy w tym, nie, co? Nie jest jakiś taki sam jak inny, tylko trochę jest pięknych. Znaczy jedno mi nie było fajne. To, że no, się gwiazdki usunęły. Ale śmiesznie było, nie? Sznicel, Śnieżka. Sznicel. Jedno mięso się w ogóle nie przydało, a drugie się przydało, tylko że już go nie miałem. Znaczy już zamówienie poszło z innym mięsem. Okej, okay, jak hopę? Jak oni opisali też, że dwa pomidory za dużo? A. Dodałeś zbyt wiele pomidorów. No dobra. Za dużo ich. Śmiesznie te pomidorki tak sobie leżą. I w sumie wydam to, bo mi z tej strony łatwiej jest shake'a zrobić. Do an. Jest jeszcze perfekt, nie? Jest jeszcze perfekt. Dwa perfekty w tym dniu się udały. Tylko ani jedno 100% po tym dniu nie będzie utrzymane. Okej, okay. I Queen się nie łapie na tą naklejkę już. I w ogóle nie sprawdziłem tej nowej naklejki. Ja to sobie sprawdźmy teraz. Tam była. To
jedziemy tak. O. Może będzie gdzieś bliżej, jak tak sobie poklikam. No jest. Chester miał dostać Chisi czy Hibito. Okej, to już nie dostanie. Bo już dostał coś innego. I kolejne zamówienie jest Dasherem, ale Dasher to jest tym razem na zakończenie Shake'a. Jeszcze nie wyszło. Okej. I teraz tego sznicla trzeba skończyć, a potem będziemy przyspieszać. Pistacje tu są na święto. Ten tydzień klienci Closer, u których jest wszystko dobrze, zbierają 9 gwiazdkę. I potem następny tydzień to będzie dla nich srebrny tydzień, bo będą zdobywać srebrne medale. A ta bułka to się skrzywiła jakoś. Widać, że krzywo leży ta bułeczka. Okej. Wydajemy to, jakie jest. Może będzie perfekt? Nie, oprócz bułki to jeszcze trochę tych rzeczy się nie udało, nie? Sznicel się nie udał, te trzy pseudosalami się nie udało, no i ta bułka. Okej, no. I jak wyszedł ten dzień? 89. Chyba miałem w przeszłości gorsze dni, nie? Jeśli chodzi o procenty, to wtedy grę poznawałem, to jeszcze się nie znałem, ale jest zbyt dobrze i to wszystko tak leciało, wtedy pewnie nie. Nie miałem żadnych dzwoneczków ani nic, to nie było fajnie. Okej. Ja tutaj szybko się tylko kręci, więc długo nie trzeba czekać, ale trzeba tę gwiazdkę 9 trafić. Zdobyło się 2 bilety. O, już tutaj widziałam. Ta czerweczka zwalniała na drugiej od końca, od góry. To wiadomo było, że wskoczy na ostatnią i gwiazdka może wejść. No, mogło zawsze jeszcze 200 dolców się trafić. A wtedy byłoby niefajnie, 200 punktów. Bo byśmy musieli jeszcze raz to losować. Okej. Do zobaczenia w następnych filmach. Odcinkach, które będą miały o wiele lepsze wyniki. Cześć!